Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Otwieram 49. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia w dniu dzisiejszym, 22 grudnia. Szanowni radni, jest to już ostatnia sesja w tym roku. Jest to sesja niezwykle ważna dla przyszłości naszego miasta. Najważniejszym punktem dzisiejszych obrad będzie podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023. To wielka odpowiedzialność, by tak zaplanować budżet miasta, aby spełnił oczekiwania mieszkańców i nasz rozwój. Pomimo trudnego roku oraz wielu niewiadomych, projekt budżetu zabezpiecza właściwe funkcjonowanie miasta w wszystkich obszarach działalności. Tak przynajmniej takie mamy wrażenie. Witam jeszcze raz Wysoką Radę, witam pana burmistrza, pana Jacka Kostkę, witam pana sekretarza, pana Andrzeja Worobiec, witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk, witam panią Decyk, przepraszam, prezesa naszego gospodarki, naszej mieszkaniowej. Protokolantem dzisiejszych obrad będzie pani Katarzyna Łuczkowska. Wysoka Rado, informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkami oraz projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję ponadto, że uczestnicząc w obradach sesji wyrażają państwo na rozpowszechnianie swojego wizerunku i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto pragnę przypomnieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym głosowania nad przyjętymi uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdyby były problemy techniczne, takie głosowanie odbędzie się imiennie. Tak jak powiedziałem, dzisiejsza sesja jest bardzo ważna. Będzie uchwalany między innymi budżet naszego miasta na rok 2023. Informuję wszystkich państwa, że na dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych. Brakuje na dzisiejszej sesji pani Anny Piszczek, pana Zbigniewa Szlejer i pani Aliny Wierzbowskiej. Osoby te usprawiedliwiły swoją nieobecność. Nasze obrady w związku z powyższym mają moc władczą i wszystkie uchwały, które będą dzisiaj podejmowane, będą prawomocne. Pozwolicie państwo, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad pokrótce. Wygląda to w ten sposób. Przedstawienie, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie z protokołu z 49. sesji Rady Miasta, informacje z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Kolejnym dużym blokiem będzie blok mówiący o umorzeniach wierzytelności. Mamy tutaj kilka takich wniosków i w tym momencie poprosimy pana przewodniczącego Czesława Antonowicza o przedstawienie stanowiska Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, ale to w swoim czasie. Tak? Przepraszam, oczywiście mamy punkt 5. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021. Jest to bardzo ważny punkt, oczywiście. I w tym momencie tutaj to, co mówiłem, będzie ten blok głosowań nad umorzeniami wierzytelności. Kolejnym punktem będzie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-2035. I tutaj będzie odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej, odczytanie opinii w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej przez przewodniczącego Komisji Planu Gospodarki, Handlu i Usług, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej, dyskusja przewidziana jest nad projektem uchwały, głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 13. Uchwalenie budżetu miasta na rok 2023.
odczytanie projektu ustawy, uchwały budżetowej, przepraszam, odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2023 przez przewodniczącego komisji skarg, przez przewodniczącego komisji planu budżetu handlu i usług. Odczytanie opinii Regionalnej Komisji Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2023. Dyskusja jest przewidziana nad projektem uchwały. Głosowanie nad uchwałą. Punkt 14. I tutaj będą właśnie nasze uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Dokonanie zmian budżetu miasta na rok 2022, ramowy plan Rady Miasta Górowo i Ławeckie na rok 2023, zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta na rok 2023 w sprawie postanowienia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie. Mamy kilka mieszkań do sprzedania tutaj i tutaj będą właśnie sprawy wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej przy ulicy 1 Maja, Armii Krajowej, generała Bema i Armii Krajowej. Kolejną uchwałą będzie uchwała w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Będzie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie i rozpatrzenie petycji w sprawie inicjatywa proces interwencyjny, przepraszam, inwestycyjny. To będzie, poprosimy pana przewodniczącego Komisji Skarg i Petycji o przedstawienie tej petycji. Przewidziane są sprawy różne i zamknięcie sesji obrad. Tak jak widzicie, szanowni radni, dzisiejsza sesja jest bardzo bogata w różne tematy, także bardzo proszę nad tutaj sprawnym przebiegiem, dyscyplinuję siebie i państwa tutaj, żebyśmy sprawnie to wszystko przeprowadzili. Poddam teraz dzisiejszy porządek pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad przedstawionego przeze mnie, zechce zagłosować. Czekamy na spływ głosów. Dziękuję bardzo. Porządek dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji dzisiejszego porządku. Jest to punkt przyjęcie protokołu z 49. sesji Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Informuję państwa, że protokół został państwu przesłany na skrzynki mailowe. Był również do wglądu w biurze rady. Czy ktoś z państwa ma uwagi do tego projektu? Przepraszam, protokołu. Nie widzę. Przystępujemy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 49. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Oddam w tej chwili głos dla pana burmistrza, pana Jacka Kostki. Jest to punkt informacja z prac burmistrza miasta Górowo i Ławeckie, sesji oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z prac dotyczy okresu 30 listopada 22 grudnia 2022 roku. W tej kadencji Wysoka Rada przyjęła 322 uchwały, z czego zrealizowanych zostało 226, a w trakcie realizacji znajduje się 96 uchwał. I tak 29 listopada, jako bodajże druga gmina w województwie, mieliśmy przyjemność podpisać umowę na program Ciepłe Mieszkanie. To jest jakby ciąg dalszy tych programów rządowych związanych z termomodernizacją. Przedtem one dotyczyły tylko zabudowy jednorodzinnej. Tutaj już jest mowa o
zabudowie wielorodzinnej. Za realizację programu w naszym samorządzie odpowiada pani Katarzyna Łuczkowska, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby się kontaktować, to bardzo proszę bezpośrednio z panią Kasią. 7 grudnia miałem przyjemność uczestniczyć w Olsztynie w podsumowaniu rankingu gmin naszego województwa. Ten ranking realizuje Fundacja Rozwoju Demokracji, jedna z najstarszych fundacji zajmujących się samorządem. I z przyjemnością odbierałem w imieniu naszego samorządu 2 miejsce w kategorii miasta i 5 miejsce w kategorii w ogóle wszystkich gmin, których w województwie jest 117, jeśli chodzi o jakość zarządzania gminą i bardzo wiele aspektów. Naprawdę rzetelny ranking i tym bardziej możemy być jako samorząd dumni z tak wysokiego miejsca. Bodajże byliśmy pomiędzy Lubawą a Iławą, to tak żeby skalę nakreślić. 7 grudnia również udało mi się uczestniczyć w otwarciu boiska przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. Pozwoliłem sobie policzyć, to jest 5. boisko na terenie naszego miasta, kompleks sportowy, co pewnie jakbyśmy przeliczyli to na mieszkańca, to mamy ich więcej niż Warszawa, tak anegdotycznie patrząc. Będzie to boisko służyło dla zespołu szkół, ale jednocześnie nam się troszkę zwolni miejsca na roliku, więc jakby pośrednio też skorzystamy jako miasto na tej inwestycji, bo dotychczas użyczyliśmy dla młodzieży zespołu szkół nasz orlik przy ulicy Szkolnej. 12 grudnia odbyła się naprawdę bardzo ważna uroczystość. To było otwarcie nowego skrzydła w szpitalu rehabilitacyjnym w Górowie Łowieckim. Czekaliśmy na tą inwestycję długo, ponieważ jest to jedna z najważniejszych inwestycji, jeśli chodzi o rozwój naszego miasta, ponieważ marką Górowa jest szpital rehabilitacyjny. Otwarty został nowy budynek, nowa specjalizacja neurologiczna, tak w skrócie generalnie osoby po wylewie. Jak wiemy, jest to jeden z lepszych szpitali, więc przypuszczam, w tym zakresie też będziemy gościli ludzi z całego województwa i nie tylko. Nowe miejsca pracy, fakt, że wysoko wykwalifikowane, ale naprawdę bardzo ważna inwestycja. 15 grudnia, zgodnie z tradycją, odbyła się Wigilia Miejska. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli przy jej organizacji i którzy mimo mrozu, który pierwszy raz od wielu, wielu lat był tak ostry, przyszli pod ratusz. Bardzo serdecznie dziękuję. Ważne jest to, żeby tradycję kontynuować. 16 grudnia odbyły się Złote Gody. Drugi raz już zmieniliśmy tradycję. Dotychczas robiliśmy to w Ośrodku Kultury albo w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Natomiast drugą edycję już Złote Gody, ja przypomnę, 50-lecie pożycia małżeńskiego, tak? Przekazanie medali od pana prezydenta. Zapraszamy naszych seniorów, którzy wytrwali w związku małżeńskim przez 50 lat, pół wieku. O, już drugi raz robiliśmy tą uroczystość w naszych piwnicach ratuszowych w takiej formule bardziej rodzinnej i myślę sobie, że przy tym pozostaniemy, no bo rzeczywiście to bardzo sympatycznie wypadło. 19 grudnia odbyła się konferencja w trybie online z naszymi partnerami z Niemiec. Chcą nam przekazać środki na pomoc z kolei naszym partnerom na Ukrainie. Dotyczy to zarówno miasta, jak i gminy Górowo-Iławeckie. Procedujemy, odbyła się już druga telekonferencja, kwestie formalne. Otrzymaliśmy bodajże już 10 tysięcy euro od miasta Fierden i powiatu Fierden. Wstępnie postanowiliśmy, że przeznaczymy je na zakup tego, co jest w tej chwili na Ukrainie najbardziej potrzebne, czyli na zakup, no słowo mi uciekło, agregatów prądotwórczych. O. Jeżeli oczywiście uda nam się je nabyć, takie starania już czynimy. W ostatnich dniach też mieliśmy do czynienia z rekordowym atakiem zimy. Właściwie Górowo gościło na ekranach wszystkich większych stacji telewizyjnych, no bo faktycznie na przestrzeni Górowo, Lelkowo, Bartoszyce tego śniegu spadło rekordowo dużo. Ostatnio tak dużo śniegu w Górowie spadło w roku 2010, zima 2010-2011. I potem przez 10 lat, że tak powiem, te opady śniegu były w normie. Natomiast to, co wydarzyło się w ciągu jednej nocy, kiedy spadło blisko 70 cm śniegu,
no to naprawdę spowodowało kilka trudnych rzeczy. I tak, żeby do sprawozdawczości to przekazać, słuchajcie, w ciągu tych 3 dni na same odśnieżanie dróg wydaliśmy 30 tysięcy złotych. Albo wyjdzie, o tutaj mam ściągę od pana Edwarda. Tutaj, tak żeby już dokładnie to podać, pomiędzy 3 a 15 grudnia wydaliśmy 34 tysiące złotych, a ja przypomnę, że na cały sezon, na cały rok odśnieżania mamy budżet o wysokości 160 tysięcy i on zawsze starczał i jeszcze zostawało. W tym roku nie ma co się nastawiać, że coś zostanie, być może trzeba będzie dołożyć. Natomiast, przepraszam, tutaj pan Edward mi rozpisał, przepraszam, poprosiłem o przygotowanie przed chwilą, bo nie miałem tego ujętego w sprawozdaniu, a stwierdziłem, że być może takie liczby będą dla wszystkich interesujące. Okej, dobra, to były 182 godziny pracy sprzętu. Każda godzina praca sprzętu zgodnie z naszym zapytaniem ofertowym kosztuje nas 189 zł, co daje 34 tysiące złotych sam sprzęt jeżdżący, tak, przez ten okres, kiedy prowadziliśmy akcję odśnieżania. Do tego wysypaliśmy na miasto 64 tony mieszanki piasku z solą. Ona powodowała dwie rzeczy. Myśmy się zastanawiali, czy sypać, czy nie sypać. Natomiast kwestia tego, żeby to było uszorstnione, to jednak sypaliśmy. Ta mieszanka zgodnie z zapytaniem była taką samą mieszanką, jaka sypana jest na drogach wojewódzkich, bo firma, która nas obsługuje, firma pana Ryszarda Kierula, obsługuje też drogi wojewódzkie i ma taką samą mieszankę dla nas, jak i dla dróg wojewódzkich. I to powodowało, że robiła się ta kasza, tak? Sól rozpuszcza śnieg, tak w granicach 0, minus 2 stopni, a był cały czas mróz, więc ta sól jedynie uszarstniała, natomiast nie robiła tego efektu rozpuszczania się, tak? Śniegu. No i tego poszło 64 tony. Tona mieszanki kosztuje 307 zł 50 groszy, co w sumie dawało prawie 20 tysięcy złotych za samą mieszankę, która poszła na ulicę. No i w sumie razem dokładna kwota tej akcji odśnieżania to jest 54 tysiące złotych, 78 zł, 54 tysiące 78 zł, a ja nie liczę też tego, co robiliśmy na chodnikach, bo chodniki robimy, jak wiecie, we własnym zakresie. Nasi pracownicy interwencyjni plus nasz sprzęt, czyli jakby to jest rozpisane po innych paragrafach i tu trudno jest wyliczyć realny koszt, tak, ponieważ ci ludzie są u nas zatrudnieni generalnie przez cały rok. My to zatrudnienie odrobinę na zimę zawsze zwiększamy. Ten wysoki opad śniegu spowodował, że natychmiast zrobiła się próba dla całego sprzętu i obydwa traktorki są już po naprawach, tak? No bo jak zaczęły pchać te kilkadziesiąt, kilkaset kilo śniegu, no to wszystkie wady, które gdzieś tam sobie drzemały, to się ujawniły, ale jeden już pan Andrzej podpowiada, naprawa jest skończona, drugi jest w trakcie. I to jakby też okazja jest, żeby przekazać razie, że zastanawiamy się, że być może trzeba po prostu kupić taki traktorek, bo te traktorki, które mamy, myśmy kupowali, no jeden chyba 10 lat u nas jeździ, drugi chwilę krócej, więc trzeba się zastanowić, czy nie kupić następnego, trochę mocniejszego. Bo tylko znacie zasadę. Myśmy w roku 2020, jak ten śnieg spadł taki jak w tym roku, kupiliśmy odśnieżarkę i ona sobie 10 lat stała, bo nie było do czego jej używać. Więc być może jak kupimy teraz ciągniczek, to on sobie będzie 10 lat, no ciągniczek nie będzie stał i znowu będzie spokój. Ale trzeba się zastanowić, bo jeżeli znów taki opad spadnie, a nie będziemy mieli mocniejszego sprzętu, to znów się zatkamy, tak? Bo chodniki będziemy robić sami nadal, bo tutaj jakby wynajmowanie firmy mija się z celem. Także jakby puentując, wydaje mi się, że mimo tego, że nie było idealnie, to dosyć szybko udało nam się udrożnić miasto. Duży kłopot mamy i być może to jest kwestia przemyślenia akcji informacyjnej, jeśli chodzi o odśnieżanie chodników, tam gdzie powinni robić to właściciele prywatni. Tak, bo mieszkańcy mają pretensje do miasta, ale generalnie odpowiedzialność za odśnieżanie praktycznie całego placu ratuszowego, jednej strony ulicy Armii Krajowej i bardzo wielu takich miejsc spoczywa tylko i wyłącznie na właścicielach prywatnych, jeśli chodzi o chodniki. Jak ktoś tam złamie nogę, to odszkodowanie będzie płaciła wspólnota, tak panie Lu? Dobrze myślę. Więc tutaj trzeba trochę przypomnieć ludziom, bo my nie robimy aż takich trudności, jak jest lekka zima, to jak już jedzie nasz ciągniczek, no to nie będzie omijał, tak, tam gdzie powinna wspólnota odśnieżać, to przejedzie. Ale jak jest tak ciężka zima i mamy kupę roboty na naszych obszarach, to jednak trzeba wymagać od właścicieli, żeby realizowali swój obowiązek ustawowy,
czyli odśnieżenie chodnika przy posesji, jeżeli bezpośrednio przylega do tejże. No dobra, to jakby tyle jeśli chodzi o akcję odśnieżania. W tej chwili mamy pogotowie przeciwpowodziowe. Wprowadziłem dyżury naszych strażaków, jeśli chodzi o stan rzeki i stan wody na zbiorniku retencyjnym dawnym kąpielisku. Dlatego, że ten śnieg dosyć gwałtownie topnieje. Zasuwa tamy została mocno podniesiona, żeby opuścić stan wody, tak żebyśmy byli w stanie odebrać nadmiar wód opadowych i roztopowych. I te dyżury pewnie utrzymamy jeszcze w trakcie świąt, tak żeby monitorować sytuację na bieżąco. Szansa, że coś się wydarzy, jest niewielka, tak? Bo tama jest po przeglądach, to są nowe urządzenia, ale no, takie poczucie obowiązku mówi, że lepiej popatrzeć, niż się tłumaczyć potem, że się tego nie zrobiło. Jeśli chodzi o, bo jakby problem samorządu jest stały, jak zawsze, tak? Był śnieg, śnieg stopniał, jest woda. Była woda i lód, są dziury. Jak tylko będzie możliwość załatania tych wszystkich dziur, które powstały, mówimy o drogach, powstały w wyniku działania zamarzania i rozmarzania wody, to uczynimy, ale do tego jest potrzebna pogoda, no i w miarę sucho, tak? Jeżeli się uda, to zrobimy. Jeżeli nie będzie, jeżeli będzie padało albo będzie śnieg, no to nie da rady, tak? Także tu prosimy o cierpliwość, ale z siłami natury nie jesteśmy w stanie walczyć. No dobra, jeśli chodzi o drogi na tym etapie, to tyle i być może to jest też dobry moment. Mamy przerwę w inwestycji na ulicy Przemysłowej. Myśmy zakładali, że na zimę będzie przerwa, ale te 10 ostatnich lat pokazało, że prace drogowe bez problemu zawsze trwały w listopadzie i w grudniu, a czasami w styczniu, no ale w tym roku się nie dało. Tutaj mamy bodajże okres realizacji inwestycji ulicy Przemysłowej do sierpnia, panie Andrzeju? Do sierpnia, także ona jest absolutnie niezagrożona, tak? Myśmy zakładali, że tam się może wydłużyć, więc termin wykonania jest do sierpnia. No niestety, nie zawsze ten grudzień jest taki życzliwy, jak w innych latach. Trwa inwestycja ośrodka kultury, to już wspominałem. W tej chwili już większość prac przeniosła się do środka. Montowane są instalacje, z tego co wiem, już chyba jest na etapie zamawiania wind. Także ta inwestycja wydaje mi się także niezagrożona. Jeśli chodzi o takie ważne rzeczy, które realizujemy, to dostarczamy węgiel. Pierwszy transport został już rozwieziony do mieszkańców. W tej chwili mamy kolejny węgiel dowieziony i myślę, że już dzisiaj będzie prawie w całości rozwieziony do mieszkańców. Robimy to we własnym zakresie, jak pewnie wiecie. Cena węgla w Górowie Ławeckim wynosi 1550 zł i dostarczamy ten węgiel nieodpłatnie do mieszkańców. No bo jesteśmy na tyle małym samorządem, że możemy to zrobić i tyle. Odśnieżanie mówiłem, stan przeciwpowodziowy. Ja tak proszę nie traktować też tego stanu przeciwpowodziowego zbyt poważnie. Po prostu wewnętrznie ustaliliśmy, że sprawdzamy. To nie tak, że grozi nam powódź, proszę Państwa. Mamy w planie to, co rozmawialiśmy, jeśli chodzi o wyłączenia oświetlenia w ramach oszczędności. Wyłączona jest już Dolina Młynówki. Powinna być od 1 stycznia bardzo mocno ograniczony na oświetlenie na 512. Tam był kłopot jakby technologiczny, on jest rozwiązany. Nasz elektryk tam te światła część wyłączy, część w części ograniczy okres świecenia. Podobnie ograniczymy okres świecenia na stawie garncarskim. Po prostu w nocy wyłączymy, bo jakby nie ma potrzeby. I spróbujemy wyłączyć powoli na noc ulice przelotowe oprócz skrzyżowań. No bo jednak cała Polska oszczędza i też nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy my tutaj świecili, skoro wszyscy inni wyłączają. Te oszczędności też nam się przydadzą, patrząc na koszty akcji zima. Ale jednocześnie dalej wymieniamy wszystkie oprawy w mieście na oprawy energooszczędne. Sporo zostało wymienionych, a jak już będziemy mieli przyjęty nowy budżet, to w roku 2023 myślę, że docelowo wymienimy wszystkie oprawy w mieście na oprawy energooszczędne. Na okres między świętami i nowym rokiem mam
mamy spotkanie z oświatą, jeśli chodzi o planowane oszczędności w oświacie, jeśli chodzi o zużycie energii, bo tam potrzeba jest duża dyscyplina, że dzieciom musi być ciepło, ale nie możemy budynków przegrzewać. Tam jest kwestia, no dyrektorzy będą musieli wprowadzić też programy związane z oszczędzaniem energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. No bo też nie stać nas, żeby dołożyć do oświaty do każdego budynku po 500 000, bo tak to zgodnie z planem by wyglądało. Więc musimy tutaj zacisnąć pasa i no, zdyscyplinować zarówno dyrektorów szkół, jak i pracowników, żeby ta energia była oszczędzana. Ze swojej strony wyasygnowaliśmy w budżecie pieniądze dla przedszkola. W ich budżetach znaleźliśmy, tak? W przedszkolu i w szkole podstawowej, również na wymianę wszystkich, całego oświetlenia na energooszczędne. Także na poziomie, no jak się oczywiście firmy wyrobią, tak? Nie powinno być żadnej żarówki, która zużywa, no tej tradycyjnej. Więc myślę sobie, że powinniśmy być w miarę energooszczędnym samorządem. Cóż jeszcze? No i myślę, że to jest najważniejsze. No i wreszcie wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację na kartę dużej rodziny o kwotę 266 zł i na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i zasiłków opiekuńczych o kwotę 9285 zł. Natomiast zmniejszona została dotacja na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin o kwotę 19742 zł. A ja w trakcie zapomniałem wam wspomnieć o dwóch drobnych inwestycjach, które są na ukończeniu. To jest remont naszego ośrodka pomocy społecznej. Tam była wymieniana, jak pamiętacie, instalacja elektryczna, bo się po prostu fizycznie paliła. Przy okazji zostały uporządkowane pomieszczenia, nowa sieć energetyczna. W związku z tym, że był robiony projekt, to zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy zostało dostosowane oświetlenie, które jest oczywiście energooszczędne. Ukończony jest prawie projekt Senior Plus w dawnych pomieszczeniach Biura Powrotów do Pracy pod naszym ośrodkiem zdrowia, gdzie znajdą opiekę nasi seniorzy i ten program ruszy w przyszłym roku, jeśli chodzi już o realizację i dodatkowe zajęcia. I wydaje mi się to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję dla pana burmistrza. Bardzo, bardzo szerokie przedstawienie zagadnienia. Czy ktoś z państwa miałby pytania w tym temacie? Nie widzę, ja tylko chciałbym powtórzyć jeszcze, pan burmistrz był na otwarciu szpitala, grupa radnych również miała zaproszenie, byliśmy tam dużą grupą, oglądaliśmy, uczestniczyliśmy w otwarciu szpitala, naprawdę robi imponujące wrażenie, XXI wiek, piękne łóżka, piękne sale. Także na pewno będzie to służyło mieszkańcom. Ja chciałbym jeszcze powtórzyć to, co mówił pan burmistrz, żeby to wybrzmiało. Mamy węgiel najtańszy w Polsce chyba, który kosztuje 1550 zł i zachęcam mieszkańców do składania wniosków, bo w tej chwili złożyło tylko 80 osób chyba bodajże, tak? 80 wniosków w tych granicach. W tej chwili nie powiem. W tej chwili około 90. Około 90 wniosków, tak. I w sumie w tej chwili mamy około 100 ton do dystrybucji. No zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Znaczy, chcielibyśmy zakończyć, bo mamy też inne prace w mieście. Tak, ale zachęcam, skoro mamy tak tani węgiel, 1550 zł, miasto zarabia, na tym nic nie zarabia. Tutaj 1500 płacimy w hurtowni, 50 zł transport węgla, także zachęcam do składania wniosków i do odbioru węgla, bo taniej nie będzie. To tyle autoreklamy w tym temacie. Przechodzimy do kolejnego naszego punktu. Jest to informacja o złożonych informacjach o świadczeniach majątkowych. Chcę powiedzieć, że dostaliśmy informację taką od właściwych instytucji. Instytucje te zwróciły uwagę na kilka mankamentów. Myślę, że one będą do wyeliminowania, bo nie są poważne, a najważniejszy wniosek w tym piśmie jest taki, że nie widzi się podstaw do złożenia wniosków do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o nieprawidłowościach. Także to tyle w informacji, czyli wnioski są złożone i nie ma większych nieprawidłowości w tym temacie.
Teraz przechodzimy do głosowania, do bloku głosowań nad informacjami o, przepraszam, wnioski o umorzenie wierzytelności. Pani prezes, pani Elżbieta Decyk była na naszych spotkaniach, przedstawiła nam kilka, dokładnie 6 wniosków z prośbą o pochylenie się nad tymi wnioskami. To były wnioski o umorzenie. I teraz bardzo poproszę pana Czesława Antonowicza, przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej, o przedstawienie bliższe tego zagadnenia. Bardzo proszę. Szanowni państwo, w dniu 13 grudnia Komisja Gospodarki Mieszkaniowej odbyła swoje posiedzenie odnośnie umorzeń wierzytelności. Przeanalizowaliśmy 6 wniosków. 3 wnioski żeśmy rozpatrzyli pozytywnie, a 3 wnioski negatywnie. Nie? Pozytywnie był rozpatrzony wniosek z liczbą porządkową 308, pozytywnie również z liczbą porządkową 301 i pozytywnie 304. Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest to bardzo trudne zagadnienie. Ja tylko dodam, że te wnioski załatwione pozytywnie są to wnioski, gdzie właściciele nieruchomości zmarli po prostu, tak? A rodzina zrzekła się majątków w sposób notarialny, także tutaj nie ma jakichś tak niebezpieczeństw. Czy pani prezes coś chciałby w tym temacie? Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania nad tymi wnioskami. Tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, pochylamy się w tej chwili nad wnioskiem numer 308. Specjalnie posługujemy się, Wysoka Rado, numerami, bo pod tymi numerami są konkretne mieszkania, konkretne nazwiska, a nie możemy tego robić. Wiemy o czym mówimy, bo mamy wgląd do tego. I dlatego w tej chwili przechodzimy nad wnioskiem numer 308. Ten wniosek został, przypomnę, załatwiony pozytywnie. Czyli kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym załatwieniem wniosku 308, zechce zagłosować. Przepraszam, jeszcze ja tutaj zostałem. Dziękuję bardzo. Wniosek został załatwiony pozytywnie, jednogłośnie. Przechodzimy teraz nad wnioskiem numer 302. Zgodnie z sugestią Komisji Spraw Mieszkaniowych wniosek nie został poparty. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym załatwieniem wniosku, zechce zagłosować. Lub negatywnym oczywiście. Przepraszam, mam podpowiedź. Głosujemy w tej chwili, Wysoka Rado, za niewyrażeniem zgody. Kto z pań panów radnych jest? Nie, pierwszy wyrażamy, teraz nie wyrażamy, żeby było prawidłowo. Czyli wyrażamy. Czyli wyrażamy. A teraz nie wyrażamy. Ja powtórzę. Kto z pań panów radnych jest za niewyrażeniem zgody nad umorzeniem wniosku numer 302? Czyli tak. Inaczej jest sformułowane pytanie, tak. Dziękuję bardzo. Wniosek został jednogłośnie niepoparty. Przechodzimy teraz, Wysoka Rado, nad wnioskiem numer 290. Również tu jest niewyrażenie zgody nad poparciem tego wniosku. Czyli kto z pań i panów jest za niewyrażeniem zgody nad umorzeniem wierzytelności? Dziękuję bardzo. Wniosek jednogłośnie został niepoparty. Wniosek numer 288. Również tutaj komisja wnioskowała na nie. Czyli kto z pań i panów radnych jest za niepoparciem wniosku
o wyrażenie zgody na umorzenie wierzytelności. Dziękuję. Również jednogłośnie wniosek został niepoparty. Przechodzimy, Wysoka Rado, do wniosku numer 301. Tutaj komisja wnioskowała na umorzenie tej wierzytelności. Czyli kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności, zechce zagłosować. Pani Kasia nie nadąża z maszyną tutaj do głosowania, ale już wróciliśmy. Informuję, że wniosek został poparty jednogłośnie o umorzenie wierzytelności. I ostatni wniosek ma numer 304. Tutaj również komisja wnioskowała o poparcie tego wniosku. Czyli kto z pań i panów radnych jest za poparciem wniosku o umorzenie wierzytelności? Dziękuję bardzo. Wniosek został poparty jednogłośnie. I w ten sposób mamy duży blok głosowań nad wnioskami o umorzenie wierzytelności za sobą. W tej chwili, Wysoka Rado, przechodzimy do uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie na lata 2023-2035. I pierwszym punktem jest odczytanie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Wysoka Rada zna treść tej uchwały. Rozmawialiśmy na komisjach, materiały zostały również przesłane. Ja pobieżnie przeczytam tutaj, bo mamy dużo uchwał. Jest to uchwała numer 323 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie na lata 2023-2035. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchwala się, co następuje. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową miasta Górowo i Łowieckie na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Górowo i Ławeckie obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nim związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały. I Rada upoważnia burmistrza miasta do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć w wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Upoważniamy również burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy. Upoważniamy również burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa kierownikom jednostek organizacyjnych. Upoważniamy burmistrza miasta do dokonania zmian limitów, zobowiązań i kwot wydanych na realizację przedsięwzięć finansowych z udzieleniem finansów europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Upoważniamy również burmistrza jako rada do dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Górowo i Ławeckie związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile
To nie pogorszy wyniku budżetu miasta. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie i traci moc dotychczasowa uchwała nr 37 z roku 2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia roku 2023. Odczytałem przed chwilą Państwu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy. W tej chwili poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Finansów o odczytanie opinii w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Planu Budżetu i Usług. Proszę bardzo, Pan Łukasz Rochuń. To jest opinia Komisji Planu Budżetu, Handlu i Usług Rady Miasta Górowo Ławeckie z dnia 13 grudnia 2022. Dotyczy projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Ławeckie na lata 2023-2035. Komisja po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Ławeckie na lata 2023-2035 i po rozpoznaniu się z opiniami stałych Komisji Rady Miasta Górowo Ławeckie pozytywnie opiniuje i wnioskuje o przyjęcie projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Ławeckie na lata 2023-2035. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była przewodniczący komisji pan Łukasz Rochuń w sprawie prognozy finansowej, która jest oceniona pozytywnie. W tym temacie mamy również uchwałę składu orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-2035. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący pan Krzysztof Mościbrocki, członkowie pani Anna Michalak i pan Daniel Karaźniewicz, działając na podstawie stosownych przepisów ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, ustawy o finansach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-2035. Tu jest stosowne uzasadnienie, tylko pokrótce. 14 listopada wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający dokonał oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych i pozytywnie opiniuje ten wniosek naszej prognozy finansowej wieloletniej. W tej chwili otwieram dyskusję nad tym projektem. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi nad tym tematem? Bardzo proszę. Nie widzę. Chcę powiedzieć, że ten temat był bardzo mocno akcentowany na naszych komisjach. Mieliśmy tu spotkania z panią skarbnik, z panią Edytą Jarmoluk. Rozmawialiśmy, także wiemy, nad czym głosujemy. W tej chwili przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wersji przedstawionej przeze mnie? Zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo, wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023 została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Kolejnym tematem dzisiejszej naszej sesji jest uchwalenie budżetu miasta na rok 2023. Tak jak mówiłem, jest to bardzo ważna sesja. Uchwalamy budżet, uchwalamy finanse na rok 2023. Było to trudne, ale tu przy pomocy pani skarbnik, pani Edyty Jarmolu, która tutaj się napracowała, udało się spiąć ten budżet i myślę, że tutaj przy właściwym gospodarowaniu i jeżeli nic nas nie zaskoczy, powinno tych pieniędzy starczyć. Odczytanie projektu uchwały budżetowej i w tym momencie oddam głos pani skarbnik, która pokrótce przybliży nam jeszcze raz główne założenia budżetu miasta na rok 2023. Bardzo proszę, pani skarbnik. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę państwa,
Państwa, no tak jak Pan Przewodniczący powiedział, udało nam się ten budżet skonstruować. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i pokrótce przedstawię Państwu, jak będzie wyglądał ten nasz budżet w liczbach. Dochody budżetu miasta w wysokości 36 435 646 zł. Na co składają się dochody bieżące w wysokości 19 730 218 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 705 428 zł. Wydatki budżetu miasta w wysokości 39 252 698 zł, na co składają się wydatki bieżące w wysokości 22 721 147 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 530 1551 zł. W budżecie przewiduje się zadania inwestycyjne. Ja może przeczytam, jakie zadania będziemy realizować. Będą to przede wszystkim przebudowa ulicy Armii Krajowej w Górowie Iławeckim, przebudowa ulicy Przemysłowej, przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, przebudowa dróg okrężnej, poprzecznej, krótkiej, warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, przebudowa ulicy Inwalidów Wojennych i ulicy Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz będziemy kończyć modernizację ośrodka kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej. To są inwestycje, które są wpisane w budżet. Nasz budżet będzie miał deficyt w kwocie 2 817 052 zł, który zostanie pokryty przychodami, czyli wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Przychody budżetu w 2023 roku wynosić będą 3 017 052 zł, natomiast rozchody 200 000 i jest to wykup raty obligacji. Ustala się, że dochody w kwocie 182 900 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostanie przeznaczony na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. I tak pokrótce, że tak powiem, zostanie przedstawiony nasz budżet. Dziękuję bardzo pani skarbnik, pani Edycie Jarmoluk. W tej chwili poproszę pana przewodniczącego Komisji Planu Budżetu i Usług, pana Łukasza Rochunia, o odczytanie opinii w sprawie budżetu. Bardzo proszę. Opinia planu budżetu handlu i usług Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 13 grudnia 2022 dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Górowo-Iławeckie na 2023 rok. Komisja po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Górowo-Iławeckie na rok 2023 i po zapoznaniu się z opiniami stałych komisji Rady Miasta Górowo-Iławeckie pozytywnie opiniuje i wnioskuje o przyjęcie projektu budżetu miasta Górowo-Iławeckie na lata 2023. Dziękuję bardzo. Była to opinia Komisji Skarg, przepraszam, Komisja Budżetu, Handlu i Usług. W tej chwili odczytam do tego właśnie uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Górowo-Iławeckie projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący pan Krzysztof Mościwrocki, członkowie Anna Michalak i pan Daniel Karaźniewicz, działając na podstawie stosownych przepisów ustawy o izbach obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej miasta Górowo-Iławeckie na rok 2023, pozytywnie zaopiniować możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu miasta na rok 2023. Jest tutaj również stosowne uzasadnienie. W dniu 10 listopada wpłynął taki wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający Izby Obrachunkowej dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą o przepisach publicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków na rok 2023, pozytywnie opiniuje ten projekt.
Tak jak widać, jest to pozytywnie wszystko zaopiniowanie. Przechodzimy do dyskusji nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Łukasz Łukianowicz, radny. Wysoka Rado, wszyscy wiemy, że ten budżet jest bardzo trudny na przyszły rok. Poza tym było sporo wniosków budżetowych złożonych do projektu. Praktycznie żaden z tych wniosków nie został wpisany. Oczywiście było to tłumaczone na komisjach, wszyscy to rozumiemy, że sytuacja jest trudna. Natomiast liczę, że w przyszłym roku, jeżeli jakiekolwiek pieniądze się pojawią, to w pierwszej kolejności pochylimy się nad tymi wnioskami złożonymi, bo zdarzało się tak na przykład w tym roku, że po prostu nie patrzyło się na wnioski budżetowe, tylko się realizowało projekty, które jakby w ciągu roku się pojawiły. Dlatego liczę, że w przyszłym roku będzie inaczej i te wnioski budżetowe, które zostały złożone przez radnych, jak również przez mieszkańców, w przypadku, gdy pojawią się jakieś pieniądze, pochylimy się nad nimi i spróbujemy je zrealizować. Liczę też, że Urząd Miasta oczywiście będzie walczył o to, żeby pozyskiwać pieniądze między innymi z Polskiego Ładu. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, pan radny Gajdamowicz, bardzo proszę. Ja chciałbym się tutaj też odnieść do słów tutaj pana Łukasza, jak najbardziej też, jeżeli udałoby się otworzyć jakieś środki własne, to chciałbym też zaznaczyć to, co mówiłem na komisjach, żeby pod uwagę wziąć w pierwszym rzędzie wnioski, które wskazują źródła dofinansowania zewnętrznego, ale też chciałem nawiązać do tego, że mamy teraz taki okres może troszeczkę luźniejszy, żeby wstępnie przygotować się do jakichkolwiek wniosków i że tak powiem, nie być jakby pod ścianą, że otworzą się jakieś środki, a my po prostu nie jesteśmy do tego przygotowani. Tak żeby też w tym kierunku tutaj pójść, żeby być gotowym, jeżeli będzie taka możliwość, po prostu żebyśmy mieli możliwość złożenia takiego wniosku. Dziękuję. Dziękuję, bardzo cenna uwaga. Zgłaszał się również pan Narkiewicz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam pytanie do paragrafu 12 naszej uchwały. Tam jest punkt 8 o dokonaniu zmian w planie dochodów wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działaniami klasy budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Ja mam pytanie, co to są za zadania, które nie wiem, będą, może są zaplanowane, w jakich pieniądzach my rozmawiamy? Ja powiem na ten temat. To są pieniądze, które przychodzą z Funduszu Pomocy Uchodźcom, tak? I to są pieniążki, które jakby przychodzą do nas na rachunek bankowy. Rzadko zdarza się, żeby przed tym wpływem były jakieś decyzje bądź informacje, żeby można było się przygotować na zmianę i stąd jest ten zapis, żeby nie zwoływać specjalnie sesji, to możemy te zmiany zrobić zarządzeniem burmistrza. I to są środki zewnętrzne, czyli one przychodzą do nas i my je wydatkujemy na uchodźców. Są to różne świadczenia, są to generalnie świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, bądź też 40 zł, które przychodzi dla polskiego gospodarza, jeżeli zostanie to przedłużone, bo na dzień dzisiejszy to tak jest w zawieszeniu. Tak? Dlatego jest ten zapis, żeby po prostu ułatwić trochę nam pracę. Bardzo dziękuję. I mam jeszcze jedno pytanie. Może do pana Andrzeja, w której edycji Polskiego Ładu my jesteśmy na tą chwilę? W której edycji braliśmy udział? Że tak? W każdej. W każdej? We wszystkich? Jeżeli mogę tak ogólnie odpowiedzieć, w każdej, w której mogliśmy brać udział, braliśmy udział, tak powiem. Te pierwsze inwestycje są realizowane fizycznie. Ulica Przemysłowa to jest z pierwszej edycji. A już jest ogłoszona szósta, jeżeli tak mogę tak jakoś. A w piątej również wzięliśmy udział? Bo ona się skończyła w lipcu tego roku. Jakoś nie pamiętam, żebyśmy dyskutowali. Która to była? Piąta edycja Polskiego Ładu. Jeżeli była możliwość, to wzięliśmy. W jednej nie wzięliśmy udziału, bo była uzdrowiskowa, tak powiem w skrócie. W tej jednej nie wzięliśmy udziału, a w każdej innej braliśmy udział. We wszystkich, tak? Tak. To jest ważne dla budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania nad uchwałą budżetową w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023. Tak jak przedstawiła to pani skarbnik, budżet jest bardzo ambitny. Dochody 36 milionów, wydatki 39 i tak jak przedstawiła pani skarbnik, dużo inwestycji drogowych.
można było tutaj zauważyć i głosujemy w tej chwili za tym. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, zechce zagłosować. Czekamy na spływ głosów pana przewodniczącego. O, jeszcze musiałem nacisnąć. Dziękuję. Informuję państwa, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję i gratuluję. Przechodzimy w tej chwili, Wysoka Rado, do całego bloku głosowań w sprawie uchwał. Pierwszą uchwałą do podjęcia jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. I bardzo pokrótce, pani skarbnik, czego będzie dotyczyła ta zmiana? Jeśli pokrótce, to proszę państwa, zmiana w wieloletniej prognozie finansowej dotyczy dostosowania do wielkości dochodów i wydatków w budżecie. I na ten moment, zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, kwota dochodów została zmniejszona o 641 285 zł 22 grosze. Kwota wydatków zmniejszona również o tą samą kwotę. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu nam się nie zmienił i wynosi 888, deficyt mamy, tak? 888 538 zł. Nadal spełniamy artykuł 243, wskaźniki są poprawne, więc no taka troszeczkę kosmetyczna zmiana tak naprawdę w tej wieloletniej prognozie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby w tym temacie zadać pytanie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik. Zechce zagłosować. Dziękuję. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Tutaj również wykorzystamy panią skarbnik do przedstawienia zmian w budżecie miasta na rok 2022. Jesteśmy przed końcówką, parę dni do końca roku zostało i tutaj pani skarbnik musi mieć stan zero. Więc bardzo prosimy o przedstawienie. To prawda, zbliża się końcówka roku, więc musimy tak budżet zabezpieczyć, żeby nam tego planu na wydatki nie zabrakło. W związku z tym zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 72 200 zł oraz o taką samą kwotę zwiększa się wydatki. Budżet po zmianach wynosi 35 703 467 zł 19 groszy. Wydatki to 36 592 005 grosz 5 zł i 19 groszy. Deficyt budżetu miasta wynosi 888 538 zł. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań zleconych. Wszystkie zmiany, które proszę państwa są w tej uchwale zawarte, zostały wykonane na podstawie wniosków złożonych przez jednostki podległe. Kwota wynosi, zmiany jest 72 200 zł, ponieważ tak jak na komisjach mówiłam, jest sytuacja z naszymi uchodźcami i pojawiła się darowizna, która weszła nam wczoraj, tak? Wczoraj żeśmy ją otrzymali w wysokości 5000 euro, dlatego pozwoliłam sobie na tą sesję taką zmianę jeszcze wprowadzić, żeby jak najszybciej można było te środki no, wykorzystać w dobrym celu, tak? Na pomoc dla Ukrainy. I to właściwie jest tyle. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania w tym temacie? Nie widzę. Jest to takie czyszczenie finansów. Jest to ostatnia sesja w tym roku. Myślę, że nic się nie wydarzy już. Nic się nie wydarzy jeszcze i nie trzeba będzie zwoływać sesji nadzwyczajnej. Ja przypomnę, że ta darowizna 5000 euro jest to właśnie z naszego miasta partnerskiego Fierden, która wpłynęła na uchodźców. Przechodzimy teraz do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik. Kto z pań i panów jest za przyjęciem takich zmian, zechce zagłosować.
Dziękuję. Tak jak widać, zmiany zostały podjęte w sposób jednogłośny. Dziękuję bardzo Wysokiej Radzie. Przechodzimy teraz do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała dotycząca zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Górowe i Ławeckie. Tak, jest to ramowy plan pracy Rady Miasta Górowe i Ławeckie na rok 2023. Jest to standardowe planowanie pracy stałych komisji. Było to dyskutowane na naszych komisjach i w tej chwili przechodzimy do przegłosowania tego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem zatwierdzeniem ramowego planu pracy Rady Miasta Górowe i Ławeckie na rok 2023, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą jest uchwała dotycząca zatwierdzenia planów pracy stałych komisji. Wcześniej był plan pracy Rady, a teraz jest zatwierdzany plan stałych komisji Rady Miasta Górowo i Ławeckie na rok 2023. Jest to również standardowa sytuacja. Takie plany zostały opracowane, dyskutowaliśmy na komisjach i w tej chwili wymagane jest zatwierdzenie tego wszystkiego. Czyli kto z pań i panów radnych jest za zatwierdzeniem planów stałych komisji Rady Miasta na rok 2023, zechce zagłosować. Dziękuję. Jednogłośnie ta uchwała została podjęta. W tej chwili przechodzimy do uchwały w sprawie postanowienia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Nasza pani skarbnik bardzo skrupulatnie liczy wszystkie pieniądze, które wpływają z opłat śmieciowych naszych mieszkańców, no ale niestety te koszty przewyższają dochody tego wszystkiego i potrzebna jest uchwała w sprawie pokrycia tych kosztów. Już jedną chwilę. W sprawie pokrycia kosztów i chcę powiedzieć, że na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości gmin Rada Miasta może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów finansowania funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami. I taka sytuacja ma miejsce w tym roku. Bardzo proszę kilka słów panią skarbnik, jak to wygląda, jak wygląda matematyka. Proszę państwa, no matematyka wygląda prosto. Niestety wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami nie wystarcza nam na pokrycie kosztów związanych z wywozem nieczystości i na dzień 19 grudnia, bo na ten dzień jesteśmy, że tak powiem, no, zaksięgowane są wszystkie dokumenty, ta kwota wynosi 195 tysięcy. No z groszami, tam już nie pamiętam szczerze mówiąc, ale taka jest kwota, którą na 19 grudnia należałoby dołożyć do całego systemu. Niestety. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie? Nie widzę, tak jak przedstawiła pani to skarbnik, wpływy naszych mieszkańców no, są niewystarczające na pokrycie tych kosztów. Miasto w tej chwili dołoży 190 tysięcy na uzupełnienie tych braków. Koszty są wysokie, obsługi. Ja przypomnę tylko, że za śmieci miasto płaci dwa razy. To znaczy raz za odbiór tych śmieci fizycznych, kiedy przyjeżdżają ciężarówki i te śmieci wywożą z miasta i drugi raz, kiedy te śmieci trafiają na składowisko i tam również od kilograma, od tony jest to wszystko płacone. Koszty te rosną i tak jak było widać i słychać, 190 tysięcy jest za mało tych opłat. I w tej chwili Wysoka Rada podejmie uchwałę w sprawie... Panie Przewodniczący, dwa słowa ja. Bardzo proszę, pan burmistrz się zgłasza. Może tutaj powinno też dosyć wyraźnie wybrzmieć, to nie jest tak, że mieszkańcy wpłacają nam za mało, bo inaczej, że część z mieszkańców nie płaci. Nie, nie. Tą windykację mam bardzo dobrze prowadzoną. Panie z księgowości, właściwie tych zadłużeń na koncie opłat za śmieci jest bardzo niewiele.
I to, o czym mówimy, to dopłacamy nie do tych, którzy nie płacą, tylko po prostu cena wywozu odpadów, którą płacą mieszkańcy, jest za niska w stosunku do realnych kosztów, które ponosimy. My się ścigamy z tym od zawsze, tak? I to jest jakby kłopot tych wszystkich regulacji, które robią rządzący, bo to są ustawy oczywiście sejmowe, gdzie my musimy ustalać cenę czegoś, co dla nas reguluje rynek. I tyle. I to jest jakby ta żaba, tak? Bo nigdy władza miasta, rada miasta czy burmistrz nie podnosi chętnie opłaty mieszkańcom, bo to nie jest popularne i zwykle budzi negatywne emocje, ale z kolei jeżeli mamy przetarg, no to nie mamy wpływu na te, na bardzo wiele rzeczy, tak? Rozważaliśmy, zresztą rozmawialiśmy z Wysoką Radą o tym, czy obniżyć częstotliwość wywozu i to zrobiliśmy na budynkach wielorodzinnych, tam gdzie jest możliwość jakby dłuższego przetrzymywania, powiedzmy, plastików. Natomiast tam, gdzie mamy zabudowy wielorodzinne, to ustaliliśmy, że obniżyć tego tempa wywozu nie możemy, bo po prostu miasto się zasypie śmieciami. No i krótko mówiąc, system śmieciowy działa nam bardzo dobrze, bo zarówno osiągamy jeden z najwyższych wskaźników segregacji w województwie. Wydaje mi się, że dzięki temu miasto jest znacznie czystsze, śmietniki są pozamykane. Natomiast to, co działa dobrze, musi kosztować. No i trzecia rzecz to są te wszystkie aspekty, na które nie mamy żadnego wpływu. Od nowego roku rośnie płaca minimalna, więc rośnie płaca minimalna i jakby pieniążki, które dostaną panowie, którzy fizycznie wywożą te śmieci. Ceny paliwa, no to ja nie będę nikomu tłumaczył, wiadomo jak to wygląda, tak? A wszystkie te samochody generalnie jeżdżą na ropę, która w ogóle podrożała masakrycznie. Jak sobie to wszystko dodacie, to koszty wywozu skoczyły dramatycznie. To nie jest wskaźnik inflacji. Koszty wywozu wzrosły moim zdaniem realnie o 30%. I to już widzimy w nowym przetargu na śmieci. Ten koszt wywozu jednej tony śmieci z miasta będzie wyższy. No i teraz to jest to, przed czym zawsze stajemy, tak? Wysoka Rada staje, pani skarbnik staje, ja staję. Czy z podatków, które mieszkańcy nam wpłacają, dopłacić do śmieci, czy zrealizować jakieś wnioski budżetowe dotyczące infrastruktury. I to jest zawsze bardzo trudny wybór i chyba nie ma tu dobrego rozwiązania. W każdym wypadku musimy powiedzieć jednym tak, a drugim nie, albo odwrotnie. No dobra, to ja trochę marudzę, ale warto o takich rzeczach mówić i żeby zrozumieć sposób zarządzania tymi pieniędzmi, tak? Że albo tu damy, ale tam zabierzemy, albo odwrotnie. Dziękuję. Dziękuję za doprecyzowanie tego wszystkiego. To nie jest tak, jak tutaj być może źle zostałem zrozumiany, że mieszkańcy nie płacą, to po prostu koszty przedstawiane przez firmy są takie, jak przedstawiał przed chwilą pan burmistrz. W tej chwili przechodzimy nad uchwałą w sprawie postanowienia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. I bardzo proszę o zagłosowanie w tym temacie. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie, także finanse pani skarbnik będą się zgadzały. Salda, podjęliśmy właściwą uchwałę. W tej chwili będą procedowane uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Mamy tutaj kilka lokali miejskich, które będą przeznaczone do przetargów. I w tej chwili pierwsza nieruchomość, jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie i Ławeckim na ulicy 1 Maja 12. Na podstawie stosownych przepisów o gospodarce nieruchomościami Rada Miast oraz uchwały nr 33/2015 Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Górowo i Ławeckie oraz ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność gminy miejskiej Górowo i Ławeckie położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy 1 Maja 12 w Górowie i Ławeckim. Tutaj są prowadzone księgi wieczyste, wszystko jest jak najbardziej.
Wykonanie tej uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie tego lokalu, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym lokalem, tu już nie będę przedstawiał tych wszystkich paragrafów i ustaw, bo one są takie same. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie w formie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego numer 15, stanowiącego własność gminy miejskiej Górowo i Ławeckie, położonej w budynku mieszkalnym przy ulicy Krajowej 26. Tutaj również stosowne księgi wieczyste są prowadzone i lokal jest przeznaczony do sprzedania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Czekamy tutaj na panią wiceprzewodniczącą. No właśnie coś się zawiesiło, ale jestem na tak. Dziękuję bardzo. No, trwa głosowanie, widzisz, a nic się nie dzieje. I jeszcze spływ głosów. Jest wszystko w porządku, uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Kolejnym lokalem do sprzedania w formie przetargu ustnego nieograniczonego jest lokal mieszkalny numer 2, stanowiący własność gminy miejskiej w Górowie i Ławeckim, położony w budynku mieszkalnym przy ulicy Generała Józefa Bema 7 w Górowie i Ławeckim. Tutaj również księgi wieczyste i wszystko jest jak najbardziej z tym mieszkaniem. Kto z pań i panów jest za wyrażeniem zgody na sprzedanie takiego lokalu, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym lokalem do sprzedania w formie przetargu ustnego nieograniczonego jest lokal mieszkalny numer 2, stanowiący własność gminy miejskiej w Górowie Ławeckim, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Armii Krajowej 17. Tutaj również sprawy wszystkie mieszkaniowe i lokalowe ksiąg wieczystych są unormowane. Kto z pań i panów jest radnych i jest za wyrażeniem zgody na zbycie takiego lokalu, zechce zagłosować. Dziękuję. Tutaj również uchwała została podjęta jednogłośnie. Informuję państwa, że tutaj na tablicy ogłoszeń będą szczegóły tych lokali przeznaczonych na zbycie uszczegółowione, metry kwadratowe i tak dalej. I osoby zainteresowane będą mogły w formie przetargu ustnego nieograniczonego starać się o te lokale. Kolejną uchwałą jest sprawa przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Mieliśmy spotkanie z panem przewodniczącym tej komisji, panem Romanem Petreckim, który przedstawił taki miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2023. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023, zechce zagłosować.
Dziękuję. Taki program został uchwalony i będziemy problemy alkoholowe i narkotyczne w tym temacie w roku 2023 rozwiązywali przy pomocy właśnie pana Petreckiego i tego wszystkiego. W tej chwili, Wysoka Rado, będzie uchwała w sprawie, która była wcześniej podjęta, w sprawie śmieciowej. Podjęliśmy uchwałę, w której podjęliśmy głosy za pokryciem kosztów, pokrycia tej należności za śmieci. W tej chwili jest uchwała zmieniająca w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Temat ten był omawiany na naszych komisjach i tutaj jest propozycja, aby w zabudowie jednorodzinnej te odpady były odbierane minimum raz w miesiącu. Pozwoli to w jakiś sposób ograniczyć koszty. Mówimy o domkach jednorodzinnych, gdzie odpady byłyby odbierane raz w miesiącu. Odpady właśnie w postaci papieru, tektury, szkła, plastiku i tak dalej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Tak, zgłasza się pan Maciej Chorak, bardzo proszę. Panie przewodniczący, powiem tak, ja nie miałem przyjemności akurat na ten temat rozmawiać na komisjach z uwagi na to, że nie jestem w Komisji Gospodarki Komunalnej i chciałbym się odnieść do tego, bo na komisji, której ja należę, tego tematu nie było poruszonego. I teraz chciałbym zadać pytanie, czy wywóz jeden raz w miesiącu z posesji jednorodzinnych, domków jednorodzinnych jest wystarczający? No moim zdaniem na pewno nie. No gromadzenie, że tak powiem, odpadów w swoim domu prywatnym, jednorodzinnym, miesięczne odpady, to jest minimum 8-9 worków. I teraz zadam pytanie, gdzie właściciele domków jednorodzinnych mają te worki trzymać? Czy w salonie? Czy, że tak powiem, przed domem, żeby to estetycznie wyglądało. Odniosę się do słów do pana burmistrza, gdzie pan burmistrz powiedział, że nie możemy zmniejszyć częstotliwości od wywożenia odpadów ze śmietników zabudowy wielorodzinnej z uwagi na to, że zmniejszy to estetykę, że tak powiem, miasta, z uwagi, że to miasto zaśmiecimy. Co mają zrobić właściciele domków jednorodzinnych z workami, które zgromadzą i są wywożone będą wywożone raz w miesiącu? Moim zdaniem ten pomysł jest paradoksalny i nie do przyjęcia. Ja będę przeciw temu, dlatego poprosiłbym również, żeby wziąć pod uwagę, że jeżeli ograniczamy, że tak powiem, wywóz śmieci dla jednej kategorii mieszkańców, bo to jest szufladkowanie mieszkańców w tym momencie, to nie wiem, jeżeli będziemy teraz robili stawki wywozu śmieci, też bierzmy pod uwagę, czy są właściciele domków jednorodzinnych, czy mieszkańcy posesji wielorodzinnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Myśmy dokładnie analizowali tę sytuację. Nie wiem jakby jak u ciebie w domu jest, natomiast i informacje firmy były takie i ja też osobiście to potwierdzam. I tak jak analizowałem w wielu wypadkach, to firmy, które wywożą śmieci z zabudowy jednorodzinnej, w większości wypadków wywozili, na przykład jeśli chodzi o butelki, czy o papier, czy o inne rzeczy, te woreczki wypełnione w jednej trzeciej. I u mnie też tak było. Jeśli chodzi o plastik, to tak naprawdę, jeżeli te odpady plastikowe się pozgniata, to nie ma kłopotu tak naprawdę, bo tych worków aż tak dużo nie ma. Ja też mieszkam w zabudowie jednorodzinnej i każdy z nas ma też kubły na odpady, prawda? Więc ja to rozwiązuję bardzo prosto. Słuchajcie, ostatnio udało mi się dwa razy nie wystawić plastików i po prostu mam w garażu dwa worki wypełnione plastikami. To nie jest jakiś wielki kłopot. Natomiast z kolei dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, czego nie robiliśmy nigdy, dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, czego nie robiliśmy nigdy dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, a płacili za to wszyscy, wstawiliśmy pojemniki na popiół, to była całkiem spora kwota i to dostali mieszkańcy tylko zabudowy jednorodzinnej, a nie dostali mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, a płacili wszyscy w opłacie śmieciowej. Dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej wstawialiśmy miejskie kompostowniki i będziemy robili to dalej.
Więc i tego, tak, tak, bo o tym rozmawialiśmy. Panie i to jest... Burmistrzu, to proszę jest... mi wskazać chociaż jedną posesję, gdzie miasto wstawiło bezpośrednio kompostownik dla posesji jednorodzinnej. Nie, tego, nie wstawiamy dla tego, pojedynczych. Z tego, kojarzę, to kwestia, mieszkańcy sami budują kompostowniki, dlatego też mieliśmy obniżkę tych cen. Dziękuję. Nie, nie, ale to mówimy o czymś innym. My będziemy wstawiali, już funkcjonują na terenie miasta, takie zbiorcze, że można wywieźć trawę, żeby nie trzymać tego u siebie na posesji. To jest koszt, który my ponosimy, nie? Także jakby... To też nie jest tak, że ci mieszkańcy miejskich dotyczące mieszkańców domków jednorodzinnych. Tak, tylko odnosimy się do sytuacji mieszkańców domków jednorodzinnych. Tak, ale mówimy o kompostownikach miejskich, które będą postawione tylko i wyłącznie na osiedlach jednorodzinnych, bo one tam są potrzebne, tak? I wywozimy bardzo dużo tych odpadów zielonych z terenów osiedli, tam gdzie te kompostowniki już są, i wstawimy je, bo wiem, że są wygodne dla mieszkańców i to będzie koszt. Także to strasznie trudno rozgraniczyć jest, co dostają jednorodzinni, co dostają wielorodzinni, bo na przykład w zabudowie jednorodzinnej dostarczamy worki, co już w tym przetargu było dosyć znaczącą kwotą. Myśmy się zastanawiali, czy rezygnować z tych worków. Pamiętacie, rozmawialiśmy. Ale z kolei fachowcy nam podpowiedzieli, żebyśmy nie psuli czegoś, co jest dobre, bo to kosztuje parę złotych, bo w tej chwili te worki podrożały znacząco, ale dzięki temu mamy dużą, bardzo ładną frakcję, jakby segregowalność. Jak zabierzemy te worki, każemy ludziom kupować te worki, bo taki był też plan w ramach ograniczania, że zabudowa jednorodzinna worki do segregacji będzie kupowała sobie na swój koszt, to wtedy nam spadnie jakość segregacji, więc dalej to jest w przetargu. Więc to jakby, to nie jest tak, że jedni kosztem jednej kategorii mieszkańców promujemy drugą, bo jedni dostają coś więcej, a drudzy nie i tak jakby w obie strony. Ja myślę sobie, że nie ma mądrego, kto wyliczy, jak to powinno wyglądać tak jakby precyzyjnie, bo nie da się. Czyli tak jak, żeby spuentować, w zabudowie jednorodzinnej wywożone będą rzadziej tylko te frakcje śmieci, które nie są kłopotliwe, tak? Bo ja nie mówię, Maciej, my nie mówimy o rzadszym wywozie śmieci zmieszanych, tych, które śmierdzą, tych, które są kłopotem, nie. One, o ile pamiętam, są w takiej samej częstotliwości, jak były zawsze. I to moim zdaniem jest najważniejsze. Jeśli chodzi o karton, o plastiki i o szkło, to w rzeczywistości tu, no jakby moje doświadczenie, tak, tu nie powinno być kłopotu. Starczy zgniatać butelki, naprawdę. Jak moich dzieci nie ma w domu, to w ogóle nieistniejący problem jest, bo my z małżonką zgniatamy butelki, bachory nie. Trzeba przypilnować. I przetrzymanie jednego worka plastikowych odpadów w garażu też nie jest kłopotem. Więc ja bym z kolei, żeby wyjść naprzeciw dla zabudowy jednorodzinnej, będziemy szli w konstruowanie tych kompostowników na zewnątrz, żeby mieszkańcy mogli wrzucić tam trawę czy większe konary. Zresztą słuchajcie, dobrze wiecie, że jeżeli jest potrzeba i ktokolwiek do nas dzwoni, to my wysyłamy przyczepkę i zabieramy, jak komuś się natnie tego za dużo. Nam się to też opłaca, bo tona odpadu zielonego, jak sobie pojedzie do Olsztyna, to są takie pieniądze. A jak my ją sobie tutaj na miejscu zagospodarujemy, więc to też nie jest tak, że my tu charytatywnie działamy, nie? Więc staramy się balansować, tak, żeby jednych i drugich nie krzywdzić, ale też żeby patrzeć na nasze koszty. Nie, dobra, to ja już popłynąłem, dziękuję. Już nie będę Glapiński. Dziękuję. Tu zgłaszał się jeszcze pan radny Narkiewicz. Bardzo proszę. Szanowna Rado, ja rozumiem tutaj kolegę Maćka. To jest kłopot, ja sam zresztą mam ten sam problem i zgodzę się również tutaj z panem burmistrzem, no rodzina dwuosobowa, są dwa worki, a mamy, mając trójkę czy więcej dzieci, tych worków będzie 6, 7 czy 8 czasami, tak? Także uważam, że to nie jest dobry pomysł, ale zadam pytanie, bo być może mnie to przekona. Jaki realny zysk z rzadszego wywozu śmieci selektywnych będziemy mieli w budżecie? Pani skarbnik, dziękuję. Tak. Tutaj może poprosimy panią. Bo jeśli taniej będziemy wozić, więc będzie to. Która jest na dzisiejszej sesji, protokołuje, a jednocześnie odpowiada w naszym mieście za sprawy, te sprawy. Pani Kasiu, proszę tutaj na wizję, żeby było panią widać. Nie, dobra, to ja. Na trudne pytania, to słuchajcie, ja jestem na etacie od trudnych pytań. Spróbujemy to wyliczyć, natomiast będzie to trudne, żeby wyliczyć precyzyjnie, ale bardzo prosto to się przekłada. Każdy wyjazd, kilometr, godzina samochodu, który jedzie, tak,
Trzeba by zapytać, ile zajmuje jeden objazd miasta, żeby zebrać odpady segregowane firmy. To jest jedna zmienna. Druga zmienna, w każdym samochodzie jadą bodajże dwie albo trzy osoby, jeżeli oni jadą 8 godzin, no to sobie można policzyć, tak? Koszt pracownika, koszt eksploatacji pojazdu, koszt paliwa, zysk firmy, etc., etc. Więc jeżeli ten wyjazd jest w skali roku raz w tygodniu, powiedzmy raz w miesiącu mniej, no to jest 12 razy niższy koszt, jeśli chodzi o transport i osobogodziny, nie? To jest jakby to proste przeliczenie. Natomiast słuchajcie, bo to myśmy o tym rozmawiali. Uwaga, uwaga, radnego Maćka Choraka jest przyjęta do wiadomości. Będzie w przyszłym roku przetarg, tak? Jeżeli się okaże, że tu jest jakiś zgrzyt straszliwy i ludzie toną w workach plastiku, no to zawsze można tą częstotliwość zrobić częściej. To w ogóle to żaden spór. To mi pan sekretarz, że z panią Skarbik notatki robią, dam radę. Więc jakby to jesteśmy w stanie wrócić do tematu. Jak będziemy mieli człowieka, który zadzwoni do nas, że ginie pod ilością worków na śmieci i nie jest w stanie samodzielnie, mamy miejsce, gdzie można takie nadmiarowe śmieci wynieść na przoku, który się mieści przy oczyszczalni ścieków i tam te śmieci zostaną przyjęte, więc, ale jak już się zdarzy mieszkaniec, który nie jest w stanie tego wykonać samodzielnie, to naprawdę telefon do pana Edwarda czy do mnie, przyjedziemy, zabierzemy i wywieziemy na przok. Natomiast ja no sam żyję w takim domku i to jest, no dobrze, to ja jeżeli, mam nadzieję, że udzieliłem odpowiedzi panu radnemu. Jeżeli mogę. Zawsze przy Horak, omawianiu podniesieniu stawek za opłaty za wywóz śmieci zawsze jest walka o domki jednorodzinne. Zawsze ta stawka była wyższa, od kiedy pamiętam, to zawsze ta stawka dla domków jednorodzinnych była wyższa. I domki jednorodzinne, aby uzyskać chociaż porównywalną cenę do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, musiały spełniać jakieś warunki. To były, że tak powiem, budowanie kompostownika, które obniżyło cenę tak mniej więcej porównywalną do zabudowy wielorodzinnej. Mieszkańcy pobudowali te kompostowniki, tak panie burmistrzu było. A teraz na obecną chwilę... Kluczową pomyłkę, odwrotnie jest. Jak nie masz kompostownika, to płacisz tyle, jakbyś mieszkał w bloku. Jak masz kompostownik, no to płacisz tak, mniej. Mniej niż w bloku. Tylko, że chciałem podkreślić, że mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej musieli spełnić jakieś warunki. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej tych warunków nie musieli spełnić. Ale Maciej, żeby płacić mniej. No rozumiem i dlatego mówię, kwestia mieszkańcy spełnili te warunki, płacą mniej. I teraz w tym przypadku, no jeżeli, że tak powiem, no zmieniamy częstotliwość wywozu z domków jednorodzinnych, no to adekwatnie zmniejszmy też zabudowy wielorodzinnej. No niech mieszkańcy czują się równo traktowani. No moim zdaniem to, tak jak powiedziałem, jest szufladkowanie mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, procedujemy uchwałę, która mówi w ten sposób, że na domkach jednorodzinnych wywóz w tej chwili jest raz na dwa tygodnie, a procedowana propozycja jest taka, minimum raz w miesiącu, więc równie dobrze może być co trzy tygodnie, tak? Te minimum raz w miesiącu może być górną granicą. Jeżeli to się nie sprawdzi, możemy wywozić co trzy tygodnie. Ja tylko przypomnę właśnie, że w tą sprawę reguluje nasz załącznik Rady Miasta z dnia 29 października 2019 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo i Ławeckie i tutaj stoi jasno napisane. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za opłatę uiszczoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób selektywny, to jest właśnie selektywny, czyli to jest papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, meble, inne odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, złote opony, chemikalia, przeterminowane leki, odpady budowlane, rozbiórkowe, z remontów stanowiące odpady pochodzące i drobne naprawy remontowe oraz popiół wywożone są w sposób selektywny. I teraz te rzeczy miałyby być zgodnie z tą propozycją wywożone minimum raz w miesiącu. W tej chwili, przypomnę, są wywożone raz na dwa tygodnie, co wydaje się taką formą stałą.
Ja mogę dwa słowa? Pani Ewa Antoch, bardzo ja proszę. Ja tylko dwa słowa do kolegi Maćka. Wszystko ok, wszystko pięknie, tylko nie zgadzam się z tym szufladkowaniem, bo równie dobrze mogę powiedzieć, że mieszkańcy domków jednorodzinnych, to co powiedział pan burmistrz, dostają worki na śmieci. To naprawdę nie są wielkie pieniądze kupić worki na śmieci, ale mieszkańcy domków je dostają. Z kolei mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej tych worków nie dostają. Też mam powiedzieć, że jest to szufladkowanie? No nie, tak jest i ja się z tym godzę. Dziękuję. Więc może tutaj ten przepis mówiący minimum raz w miesiącu, no nie wiem, jeżeli będzie rzeczywiście źle, zróbmy to co 3 tygodnie, bo są rzeczy rzeczywiście, gdzie tam wystawiana jest pół worka, ale są i te rzeczy, są rodziny, gdzie wystawianych tych worków może być 8 i wtedy rzeczywiście może to tonąć. W tej chwili odbieramy co 2 tygodnie. Ja mam propozycję. W tej chwili pan radny Ukianowicz. Szkoda, że jakby na komisjach nie padły te kwestie, byśmy pewnie przedyskutowali, natomiast bardzo prosto. Naprawdę informacja od firmy była jasna, zbierają puste worki. Ja potwierdzam, wielokrotnie wystawiałem, jeśli chodzi o butelki, o kartony, to prawie puste worki, żeby odbierali ode mnie te śmieci. I pewnie większość tych, co mieszkają w domku jednorodzinnym, to potwierdzi. To jest raz. Dwa, tak jak mówiła pani radna Ewa Antochów, to jest tak, że mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymali w ramach przetargów, czyli zapłacili wszyscy mieszkańcy pojemniki na popiół, otrzymują worki, czego nie otrzymują, nie otrzymuje zabudowa wielorodzinna. Z kolei zabudowa wielorodzinna ma częstszy wywóz, więc ja bym tutaj patrzył na balans, ale dobra, zróbmy tak, bardzo prosto. Jeżeli będziemy mieli sygnały, że ludzie toną w workach, to my komisyjnie pojedziemy, sprawdzimy te worki. Tak? Telefon do pani Katarzyny, sprawdzimy, jak ktoś będzie miał 10 worków plastików posegregowanych, pognicionych, to odbierzemy. Jak to się, to będzie jakby nagminne, będzie to plagą, w sensie, że dziesiątki mieszkańców będą tonąć w workach z plastikiem albo z butelkami, no to wprowadzimy zmianę i będziemy to odbierali często. Także ja sprawdzenie bojem zrobimy. No. Odpalimy ten granatnik i zobaczymy tam, ile tych stropów przebije i będziemy wyciągać wnioski. Dziękuję. Pani Grażyna Salicz tu się zgłasza. Ja może chciałabym zgłosić może taki wniosek formalny, żeby zdjąć może teraz z tego zatwierdzenia, żeby przełożyć na nową. Nie możemy, nie, już tak może. Już wszystko jest. Pan radny Ukianowicz. Ja myślę, że tak za bardzo tutaj to nie możemy przekładać, bo już jest ogłoszony przetarg, nie wiem czy już nie rozstrzygnięty przypadkiem, także tu nasze dywagacje nie wiem czy mają sens nawet, bo już przetarg jest ogłoszony i nic tutaj nie zrobimy. Uważam, że jedynym naszym błędem było to, że no po prostu nie policzyliśmy tego, nie zostało sprawdzone, jaka by była oszczędność na tym, że będzie wywożone 2 razy, a będzie wywożone raz w miesiącu. Na pewno jakaś oszczędność będzie, tylko 50%, ale jaka to kwota jest konkretnie, kwoty? Nie wiemy, jaka konkretnie kwota. I może ta gra nie jest warta świeczki nawet, żebyśmy to zmniejszali. Natomiast już teraz myślę, nie ma o czym tu mówić. Poczekajmy jakiś czas, zobaczymy, tak jak pan burmistrz mówi, co będzie, przepraszam, co będzie się działo, jeżeli faktycznie niektórzy mieszkańcy no po prostu nie będą mieli gdzie tych śmieci trzymać, będą jakieś skargi, no to wtedy będziemy próbowali, nie wiem, czy jakimś aneksem, nie wiem, czy będzie taka możliwość, żeby później tą umowę zmienić z tą firmą wywożącą. Wytryk, ja przepraszam, minimum jest, słowo minimum raz w miesiącu, więc może być tak, częściej. Ale jak przetarg jest już ogłoszony, kwota będzie już ustalona na wywóz, bo tam z tym przetargu chyba już było wpisane od razu, że raz w miesiącu od domków jednorodzinnych. Dlatego później nie wiem, czy to jakiś aneks, czy to na nowo się robi przetarg, tego już konkretnie nie wiem, no ale myślę, że się pochylimy nad tym, jeżeli będą jakieś problemy. Także dziękuję. Panie burmistrzu, odnośnie przetargu może kilka słów, tak? Czy to już rozstrzygnięte? Jak to wygląda? Pan sekretarz Andrzej Borowiec. Przetarg został, tak, celem wyjaśnienia, przetarg został ogłoszony, została złożona jedna oferta. Już teraz nie wiem, czy procedura została zakończona, czy jeszcze nie. Ja tylko chcę przypomnieć, proszę Państwa, że tak dotychczas również było, że częstotliwość wywozu jest podana, jednakże firma też interweniuje w momentach, gdy mamy zgłoszenie od mieszkańców, że coś jest nadwyżkowego. No wiadomo, są różne sytuacje, jest większe sprzątanie wiosenne, różne były sytuacje. Także też firma jest na tyle elastyczna, że może podesłać przy zbieraniu odpadów dodatkowy pojazd.
jest to wszystko indywidualnie rozpatrywane, także to nie ma systemowego problemu. Jest to indywidualnie rozstrzygane. W ramach ogólnej umowy jest to umowa na cały rok, więc tak, że tak powiem, firma widocznie ma już w założeniu, że kilka razy będzie nadwyżkowy jakieś interwencje prowadziła w tych sprawach. No, doświadczona firma, więc tutaj są sytuacje z różnych gmin, wszelakie się przytrafiły tej firmie na pewno. Także tutaj takiego problemu nie widzę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Łukasz Łukianowicz jeszcze. Jeszcze jedną rzecz dopytam, bo też na komisji była mowa o pojemnikach na bioodpady dla domków jednorodzinnych, po prostu, że jest tańszy wywóz, jeżeli byłyby pojemniki. Natomiast w workach ten wywóz jest droższy, no i była też mowa o tym, że pójdziemy w te pojemniki, żeby sobie mieszkańcy zapewnili te pojemniki. Czy my w to idziemy jednak, czy na razie z tego rezygnujemy też i dalej będzie, te bioodpady będą w tych workach? Bo była taka dyskusja, że te pojemniki, żeby sobie mieszkańcy kupywali, tak? Natomiast jeżeli worki, to koszt worka byłby droższy, czy no nie wiem, jak to w końcu. Tam, gdzie mieszkańcy mają kompostowniki, problemu nie ma. Dlatego, że wywóz odpadów zielonych, jeżeli one są pakowane w worki, to one są klasyfikowane na w instalacji odbierającej odpady jako dużo droższy odpad, niż jakby ta trawa sobie przyjechała po prostu luzem. A dla mieszkańców wygodniej jest wystawiać to w workach. I chcemy tego uniknąć i dlatego chcemy zbudować ten system kompostowników miejskich, bo znacznie wygodniej dla nas jest, żeby mieszkaniec mógł sobie wyrzucić to dla nas i być może będziemy szli w nowych pieniądzach unijnych, jest na to wsparcie i też w ramach tych naszych CITAS-owych programów, żeby spróbować zrobić jakąś namiastkę obiegu zamkniętego. Ja mogę długo o tym gadać, więc ja w skrócie to powiem. Żeby zrobić system odbioru odpadów zielonych na terenie miasta kompleksowo, kompostować je na miejscu i potem zużywać je jako nawóz i one nigdzie nie trafiają, a tego są tony. Ja sam jak skoszę swój trawnik, jak nie uważam i gdzieś wyjadę i potem robię koszenie z koszem, to z jednego koszenia to mam spokojnie około 1000 litrów trawy, czyli bitą tonę, nie? Nie, będziemy ustawiali te kompostowniki na każdym osiedlu docelowo i myślę, że już w takiej formule bardziej zabudowanej, bo dotychczas były te małe siatkowe i one są absolutnie za małe po prostu. Bo jak ktoś sobie zrobi większe porządkowanie ogródka, jak nam naniesie gałęzi i trawy, to po prostu, no, ale i tak się zastanawialiśmy, czy jak już jest temat, to dobra, to pogadamy. Zastanawialiśmy się nad tym, czy odpuścić sobie te kompostowniki, bo są kłopotliwe, bo zaburzają estetykę, ale stwierdziliśmy, że naprawdę z punktu widzenia ekonomicznego, wygody ludzi, tak, ja jakby sam, jak się potnie krzaki w ogrodzie, to tam wychodzą naprawdę metry sześcienne gałęzi. I teraz w większości wypadków, jak mieszkańcy do nas dzwonią, my je wywozimy, jeżeli poproszą, a jak będą kompostowniki większe, to też będzie dużo wygody dla nas. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, tak jak ze wszystkim, nie? Ale myślę sobie, że to jest dobre rozwiązanie, bo i dla miasta taniej i ekologicznie, moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Tutaj radna Ewa Antochów się zgłasza, następnie pan Gajdamowicz. Ja jeszcze takie krótkie pytanie, nie wiem, czy do pani Kasi chyba, bo sama akurat no, wynoszę te bio, bo teraz o wielorodzinne pytam, tak jak słucham, czyli w tym momencie mamy pojemnik na bio i nie można już tam wrzucać w worku, w reklamówce do tego pojemnika, rozumiem, tak? Bo kiedyś rozmawiałam z panią i mówiła pani, że spokojnie można to wrzucać w reklamówce. Czyli trzeba tą reklamówkę, że tak powiem, wyrzucić, reklamówkę wtedy wrzucić tam do brudną, do zmieszanych, tak sobie myślę, nie? Bo będzie brudna, więc się nie nadaje do plastiku. Czy ja dobrze to rozumiem? Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Gajdamowicz. Ja chciałem nawiązać do tych kompostowników, że nie tylko zabudowa jednorodzinna potrzebuje takich kompostowników, ale są też zabudowy wielorodzinne, chociażby no przykładowo ulica 1 Maja, gdzie jest dużo terenów zielonych, ludzie koszą i później wrzucają to właśnie do bioodpadów. Także też tam już po raz kolejny wnioskuję o takie kompostowniki przy zabudowie wielorodzinnej. Oczywiście po konsultacjach, sprawdzeniu tego, gdzie taka jest potrzeba. Tak? Jeżeli chodzi o te tutaj bio i rozrywanie worków, to już była kwestia tego typu też, że jak wrzucane było bez reklamówki, no to w obrębie tego śmietnika pojawia się ogromny fetor
I ja uważam, że no nie jest to dobre, bo to już przerabialiśmy u nas tam na naszym boksie i proszę mi uwierzyć, że po prostu po rozmowach i jakiś czas temu to po prostu wrzucamy to w workach, bo tego się nie da po prostu wytrzymać, co tam się dzieje. A jeżeli teraz zimą, to rozumiem, ale latem tam jest po prostu, no nie powiem już o zwierzętach, które tam zaczynają się do tego wszystkiego też dobierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Grażyna Sawicz, bardzo proszę. Ja właśnie w tej kwestii popieram pana Rafała, dlatego że to jest słuszna uwaga i tak się dzieje. Jeżeli będziemy wyrzucać, to będzie latem grono insektów różnych, robactwa i smród dookoła. Także byłabym za tym, żeby wrzucać jednak w workach, jeżeli jest taka możliwość oczywiście. Dziękuję. Temat już pomału wyczerpujemy. Tu już pan radny Narkiewicz i przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Nie mam pytania, bo gminie Górowo za śmieci płaci się 20 zł, a u nas tak 27 i 32. Nie byłem w komisji, która mówiła o śmieciach, więc może poproszę o wyjaśnienie, dlaczego płacimy dużo drożej niż gmina, która jest obok nas. Tak? To znaczy, no ja odpowiem i chyba dobrze, bo też mnie to kiedyś nurtowało, bo mam znajomych w gminie i właśnie tak, no zadzwoniłam i zapytałam, jaka jest cena, rzeczywiście 20 zł, ale tam proszę państwa odbierane są śmieci raz w miesiącu. Tak, i nie bioodpady, tak. I stąd wynika pewnie ta różnica, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że temat tutaj na nowo został odgrzany. Wymieniliśmy poglądy. W tej chwili rozmawiamy na temat zmiany w sposobie odbierania właśnie tych odpadów selektywnych, czyli papier, szkło, tektura, tworzywa sztuczne, metal i te inne rzeczy z 2 tygodni na minimum raz w miesiącu. I tutaj ja również rozumiem, że no będzie to wprowadzone w sposób eksperymentalny, te minimum raz w miesiącu. Jeżeli będzie to niewystarczające i będzie problem, no będziemy pewnie tą częstotliwość zmieniali co 2 tygodnie, co 3 tygodnie, bo tu jest napisane minimum raz w miesiącu, więc to jest taka sytuacja ruchoma. W tej chwili, Wysoka Rado, odczytam uchwałę. Jest to uchwała numer 335/2022 z 22 grudnia, zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Na podstawie stosownych przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miasta uchwala, co następuje. W załączniku do uchwały 16, naszej uchwały 16/2019 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo i Ławeckie wprowadza się następujące zmiany. Uchyla się paragraf 2 ustęp 2. A dotychczasowy paragraf 5 ustęp 1 punkt 1, dotychczasowy zapis zabudowa jednorodzinna minimum raz na 2 tygodnie lub w punkcie selektywnej zbiórki otrzymuje brzmienie zabudowa jednorodzinna minimum raz w miesiącu lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Dotyczy to częstotliwości, czyli nieco 2 tygodnie, a minimum raz w miesiącu. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały w wersji przedstawionej przeze mnie, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Za głosowało 10 radnych, 1 był przeciw, 1 się wstrzymał. Uchwała została podjęta w sposób większością głosów. W tej chwili przechodzimy, Wysoka Rado,
do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Grodów i Ławeckie. Te zmiany były właśnie w załączniku, a w tej chwili te zmiany mówiące o minimum raz w miesiącu wymagają zmian w regulaminie. Tamte zmiany były w załączniku, a to jest, będą te zmiany w regulaminie utrzymania czystości na terenie gminy miejskiej. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie? Tutaj również dotyczy to wywozu w zabudowie jednorodzinnej minimum raz w miesiącu. Tutaj również uchwała została podjęta w sposób większością głosów. 10 radnych było za podjęciem uchwały, jedna osoba była przeciw i jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. I już ostatnia uchwała na dzień dzisiejszy. Jest to uchwała dotycząca petycji i w tym momencie poprosimy pana przewodniczącego, pana Kamila Bachanowicza, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie tego tematu. Dzień dobry. W dniu 24 października wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycja z 14 października w sprawie udzielania informacji publicznej w przedmiocie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS, którego wymaga ustawodawca zgodnie z przyjętym vacatio legis ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Ponadto z treści petycji wynikały również wnioski o pełną publikację petycji, o podanie danych kontaktowych urzędnika, który w ramach powierzonych mu kompetencji i zadań odpowiedzialny jest w Urzędzie za obszar zadań publicznych, o opublikowanie treści wniosku na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, o jak najszybsze zaspokojenie wyżej powołanych przepisów oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego w formie przewidzianej przez ustawodawcę w stosownych terminach. Również o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku petycji w trybie paragrafu 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków na podany adres petycji oraz o odpowiedź w przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy artykułu 63 Konstytucji RP w związku z artykułem 241 KPA. W związku z wątpliwościami prawnymi wynikającymi z treści petycji, komisja skierowała zapytania do kancelarii prawnej z prośbą o interpretację, ponieważ tutaj no ja akurat pierwszy raz spotkałem się z taką petycją naszpikowaną tak wieloma aktami prawnymi. I w dniu 9 grudnia 2022 roku komisja na swoim posiedzeniu, opierając się między innymi na odpowiedzi udzielonej przez Kancelarię Prawną, postanowiła uznać petycję za zasadną i wnioskuje do Rady Miasta o zobowiązanie pana burmistrza miasta do udzielania odpowiedzi, o które wnioskuje podmiot składający petycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ta petycja była tutaj skomplikowana. Ona przyszła z Polski. Tutaj zapytania, ludzie się interesują różnymi rzeczami i w tej chwili ta petycja jest zasadna i takie informacje będą udzielane. I w tym momencie jest uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udzielania informacji publicznej w przedmiocie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta Gminy Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu petycji w sprawie udzielania informacji publicznej w przedmiocie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych postanawia uznać petycję za zasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1, którą przed chwilą właśnie pan przewodniczący odczytał.
Zobowiązuje się burmistrza miasta do udzielania informacji podmiotowi wnoszącego petycję. Zobowiązuje się również przewodniczącego Rady Miasta, czyli mnie, do poinformowania stronę składającą petycję o sposobie rozpatrzenia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej petycji, zechce zagłosować. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W ten sposób, Wysoka Rado, podjęliśmy wszystkie uchwały, które były przewidziane do podjęcia w dniu dzisiejszym i jednocześnie w tym roku kalendarzowym. Zostają nam sprawy różne. Jeżeli takie są, bardzo proszę. Pan radny Gajdamowicz, bardzo proszę. Ja chciałem nawiązać do stanu zimowego utrzymania dróg. Tutaj w swoim sprawozdaniu pan burmistrz już po części odpowiedział, bo tak rozmawialiśmy, że warto by było przedstawić mieszkańcom, jak wygląda sytuacja w mieście, ale ja chciałem się odnieść do dróg, które są z Górowa w kierunkach innych miast. I w imieniu mieszkańców no, chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie, a nawet no, to nie jest do zaakceptowania, w jakim stanie te drogi się znajdują. Nie możemy po prostu na to pozwolić. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo nas, mieszkańców, ale też dzieci, które dojeżdżają do szkoły. I bardzo bym prosił, żeby Rada Miasta i Urząd Miasta podjęli jakieś stanowisko po prostu czy pismo do osób odpowiedzialnych o wyjaśnienia, co się po prostu tam dzieje, bo to nie jest przypadek, to nie jest sprawa jednorazowa, to już jest od kilku lat. Ja rozumiem, że była sytuacja jednorazowa, teraz spadło bardzo dużo tego śniegu, wszyscy mieliśmy problemy, ale jeżeli śnieg jeszcze dwa tygodnie temu spadł i przez tydzień czasu nic z tą drogą nie jest robione w różnych kierunkach, no to troszeczkę budzi moje wątpliwości. Także ja bym bardzo prosił o podjęcie stosownych działań w tej sprawie. Także chciałbym po prostu, żeby no, ten stan rzeczy się wreszcie zmienił. No ja rozumiem, są drogi pierwszorzędne, drugorzędne, ale jeżeli przez tydzień nie sypie, to jest czas na to, żeby nawet te drogi drugorzędne doprowadzić do odpowiedniego porządku, żeby były bezpieczne dla nas, mieszkańców przede wszystkim. I tu chodzi o kierunki różne, do Lidzbarga, do Bartoszyc, Pieniężno, Kandyty. Wokół te drogi są po prostu, no były, teraz już wiadomo, rozpuściło się to, ale były naprawdę w bardzo złym stanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Więcej spraw tutaj pan radny Narkiewicz, bardzo proszę. Prośba o sprawdzenie przepustów na ulicy Lidzbarskiej, bo to jest, ja wiem, że straż chodzi po stawach, nie wiem, czy byli na dole, bo to jest najniżej położone miejsce w mieście i tam tak, ja wiem, ta woda zejdzie. Przepusty, które mamy problematyczne, mamy je ustalone, które to są, tak? Jeden znajduje się tam koło wspólnoty Zbyszka Szlejera, jak się wchodzi na ścieżkę rzeką Doliny Młynówki, drugi na ulicy Lidzbarskiej. Na dole są dwa takie przewężenia, gdzie jak pójdą kryje jakieś kamieni. Dlatego też spuściliśmy, obniżyliśmy poziom wody na terenie kąpieliska, bo jeżeli on jest odpowiednio wysoki, to tymi przepustami z boku mogą wpaść deski albo jakieś takie kłody. Natomiast jak ta woda idzie tylko dołem, to wtedy to, co zatyka nam te przepusty, to co najwyżej jakby z doliny rzeki może spłynąć, nie? Więc jakby dwa razy dziennie zastęp strażaków sprawdza te wszystkie przepusty, jak w jakim stanie to jest. Także to wiemy, na co patrzeć i patrzymy. I mam pytanie jeszcze odnośnie naszej współpracy z powiatem bartoszyckim, bo w momencie, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, my zawiesiliśmy naszą współpracę z Bagratynowskim, a dostaliśmy od powiatu pismo, że oni zrywają umowę ze wszystkimi partnerami, już z nami. Czy to wpływa jakkolwiek na naszą współpracę, czy to jest tylko taka formalna rzecz, nie ma nic wspólnego, że tak powiem, z relacjami między nami? Nie, to nie dotyczy jakby w sensie relacji z miastem Górowo. Znaczy ja nie jestem w stanie odpowiadać za Radę Powiatu, jeśli chodzi o współpracę z partnerami z Niemiec i z Rosji. Myśmy zrobili tak zresztą po naradzie, tak, czy zawieszamy, czy zrywamy, myśmy zerwali współpracę tylko z Rosjanami, to uważam było stosowne. Natomiast powiat jakby wziął inne opracowanie prawne i poszedł chyba o krok dalej. Wiecie, nie zawsze warto literalnie stosować prawo, bo czasami wychodzi z tego żaba, nie?
Natomiast to jest dobra okazja i tu pan sekretarz mi przypomniał, że warto i w tym gremium podziękować naszym partnerom niemieckim, którzy się świetnie znaleźli, jeśli chodzi o kwestie wojny na Ukrainie, bo tak jak możemy mieć czasami wątpliwości co do postawy państwa niemieckiego jako całości, to miasto Fierden i powiat Fierden natychmiast, kiedy ten konflikt wybuchł, przekazały nam pierwsze środki finansowe dla uchodźców w Górowie ukraińskich, a w tej chwili myślę sobie, że też ze względu na dobry przykład z naszej strony, tak, bo przekazaliśmy i samochód i bardzo dużo jakby pomocy humanitarnej na Ukrainę, to nasi partnerzy niemieccy przeanalizowali ten problem. W tej chwili dla miasta i gminy Górowo przekazują sprzęt strażacki i również pieniądze. To jest w tej chwili, tak jak już mówiłem, z miasta i z powiatu łącznie 10 tysięcy euro z prośbą dla nas, żebyśmy przekazali tą pomoc dla naszych partnerów, więc będziemy to organizowali. My mamy jeszcze środki, które nam zostały, bo oszczędnie tym gospodarujemy z poprzedniej transzy, więc taki transport pewnie będziemy w miesiącu styczniu do miasta Chorochów na Ukrainie wysyłali i to jest naprawdę duże wsparcie od naszych partnerów niemieckich i tutaj warto ich wymienić, to jest miasto Fierden, to jest powiat Fierden, to jest Straż Pożarna w mieście Fierden i również Stowarzyszenie Pruska i Ławka, która zrzesza dawnych mieszkańców powiatu Pruska i Ławka, czyli dawny Bagrationowsk, między innymi Górowo i Ławeckie, tak, którzy też nas wspierają. Także tu naprawdę ta postawa tych naszych partnerów niemieckich, no, wydaje mi się, jest absolutnie pozytywna. O. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej pytań już nie ma. W związku z powyższym, że jesteśmy bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia, jest to piękny czas wyczekiwania. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, wielu radosnych chwil dla mieszkańców naszego miasta, dla radnych, dla rodzin składam, a w nowym roku życzę dużo zdrowia przede wszystkim i pomyślności oraz spełnienia wszystkich zamierzeń, jakie są zaplanowane na przyszły rok. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie punkty przewidziane na dzisiejszą sesję, zamykam dzisiejszą sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.